Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą historię w Star Wars Knights of the Old Republic, a więc tak, to prawda. To co dowiedzieliśmy się w ostatnim odcinku, ale jeśli oglądacie ten odcinek jako pierwszy z mojej serii, to nie powiem wam co, tylko obejrzyjcie ostatni odcinek. A my musimy zobaczyć, czy uda nam się bezpiecznie dotrzeć do kolejnej, ostatniej w zasadzie części gwiezdnej mapy. I weźmiemy ze sobą Joe Lee oraz Carf. To są nasi najlepsi ludzie na tą chwilę. To mógłbyś się kurwa ubrać kiedyś. Yes. On tu latał z jednym mieczem. To jest miecz świetlny Sithów w sumie. Szata mistrza Jedi. No i spoko, możemy cisnąć. A jeszcze przyszedłeś poziomy, spoko. To mi pasuje. Ciśniemy, zobaczymy czy po drodze jeszcze jakieś kurde będziemy mieli ekscesy tutaj, zanim dotrzemy do ostatniej części gwiezdnej mapy, która miejmy nadzieję odkryje przed nami właśnie lokację z The Starforge tak zwanego. Ale wygląda na to, że tutaj jest spokój w miarę. Oni się po naszej ostatniej wizycie, korporacja Czerka została stąd wyrzucona w zasadzie. A więc całe szczęście dla naszych przyjaciół Łukich. Odzyskali oni swoją planetę, można powiedzieć. Czyżby nie miało być tu nawet wrogów żadnych? Tak. Przypominam też, że zaprowadziliśmy porządek we wiosce Łukich i na tron, tak zwany, wodzem pozostał ten dobry, ten honorowy, ale oczywiście wybór tego, komu mogliśmy pomóc, należał do nas cały czas. Tak samo jak przypominam, że całą w zasadzie gierkę można przejść w sposób ciemnej strony mocy. U nas jest to jasna strona, tak bardziej, może nie na maksa, ale raczej, więc do windy mnie proszę was zaprowadźcie i lecimy do Krain Cienia, gdzie odnajdziemy ostatnią część. Spokojnie. Spokojnie pozamiatane zostało. Tam się szło. Jest winda. Więc mógłbym was zabrać w zasadzie.
od razu do tej gwiezdnej mapy, ale lubię podkręcać adrenalinę, zanim to się wydarzy, bo pewnie nie możecie się doczekać tego, co się właśnie stanie, kiedy już ją uzyskamy. Więc specjalnie każę wam czekać, żebyście jeszcze bardziej się nakręcali. Taki już jestem podły. Chyba nic nowego nas już tutaj nie spotka po drodze. I musimy iść przez pole siłowe oczywiście. A i to jest to kurde dziwne miejsce, gdzie można zwariować z powodu dźwięków, jakie wydają te małpy, plus jeszcze w dodatku cały czas wydaje mi się, że telefon dzwoni, bo wibruje. Wiedziałem, że ktoś wyhaczy tą minę. Ale czy na pewno nic nowego nas nie spotka? Nie możecie przewinąć do momentu, jak idziemy do, jak już zdobywamy tą część mapy, bo może coś ominiecie. Musicie iść tam ze mną cały czas, całą drogę przejść. Tak jak my idziemy, bo inaczej coś was ominie może ważnego. Ja już wam nie powiem później, że coś było po drodze. Tak, przeprowadź nas przez to pole. Okej, mapa. Komputer. Nie, nie przewijaj tego, nie przewijaj. A jak coś ominiesz fajnego? Ja powiedziałem, ja nie będę nic mówił później, jak tutaj się coś wydarzy po drodze do tej mapy, to ja nie opowiem o tym potem. Nie wspomnę nawet. Więc jak już przewiniecie sobie, to już was ominie. No i w końcu docieramy do tego komputera po bardzo zawiłej i ekscytującej drodze. Mam nadzieję, że nie przewinęliście ani sekundy, ponieważ było, no ciekawie. Było bardzo ciekawie, działo się sporo, ale nareszcie udało nam się jakoś dotrzeć, jesteśmy. Szybki zapis, żeby czasem nie musieć przez to wszystko przechodzić jeszcze raz. Uzdrowienie po tej całej kurde wędrówce. I gwiezdna mapa. Determining parameters. Initiating neural recognition. Yes, there's the thing. Obstinate machine. I've no doubt it holds what you seek. Good luck getting it operational. Primary neural recognition complete. Preliminary match found. Match found? What the... It always muttered something about rejected patterns for me. Begin socialized interface. Neural scan indicates positive identification of subject Revan. No further testing of the subject is required. I will brief you as programmed. You are Lord Revan. I am waiting for your request to begin transfer of the star map. Daj mi teraz tę gwiezdną mapę. This unit has now completed its primary duty and has finished with the subject. Executing final action. Activation of star map commencing. Parameters reset. Stasis initiated. End communication. I oto jest. I oto mamy, moi drodzy. Ancient artifact of dark side power. Can't say I'm surprised. I always knew there was something funny down here.
I wonder if the star map has had an effect on the evolution of the creatures here in the Shadowlands. Might explain why it's so dangerous down here. An interesting theory, but I suppose we don't have time to test it now, do we? Now that we've got what you came for, we should be heading back up to the treetops. Musimy wracać do Akademii. Udało nam się zdobyć, co mieliśmy zdobyć. Znaczy tam niby ta cała Jedi, tak? Akademia. Nie wiem, to chyba ściema była. Że oni ją, on mówił ten Saul, że oni ją kurde zniszczyli i tak dalej. Musimy się chyba przekonać na własne oczy. Okej, okay, jeszcze jakieś nowe moce. Wyssanie życia jest ok. No i co, wracamy w takim razie na statek i lecimy. O, chcielibyśmy do tej Rady Jedi się dostać, nie? Ale czy oni tam jeszcze żyją? Zobaczymy, co się wydarzy po drodze. Teraz to już na pewno nie przewijajcie, bo tutaj na pewno coś się wydarzy po drodze. W drodze do Akademii na pewno. Znaczy chyba, nie? Ten nam mówił, że tej Akademii już nie ma, że ją znalazł i zniszczył. Jak będzie naprawdę, zaraz się przekonam. Prawdopodobnie będę musiał wyjechać najpierw z tej całej Doliny Cienia, zanim się przeteleportujemy na nasz statek. Nie. Za głęboko jesteśmy. Jakby nie było, to jest w ogóle Kraina Cienia, czyli czyli ziemia właściwie. I tam wyżej, tutaj już kurde, te drzewa są takie wielkie i rozległe, że na ziemi to jest taka Kraina Cienia w zasadzie właśnie, a jakiś tam bezpiecznie jest gdzieś tam pomiędzy drzewami, wysoko, między gałęziami. No ale ci łuki raczej nie wyglądają na kogoś, kto miałby się rozwinąć na tyle, żeby to wszystko opanować, więc prawdopodobnie tak też pozostanie. Tyle kurde miejsca, które można by wykorzystać. Oczywiście z jakimś tam rozsądkiem. Żeby nie zniszczyć całej tej planety, jak zwykle to bywa w przypadku ludzi. Dobrze. Boom. Co, ty nie mogę wrócić na statek? Może nas coś po drodze jeszcze spotka. Zresztą... Czyżby to była prawda? Odnalazłeś ostatnio z gwiezdnych mapa, zarazem współrzędne nadprzestrzeni, które doprowadzą cię do gwiezdnej kuźni i konfrontacji z Malakiem. Masz nadzieję, że dla Pastylii, ani dla całej galaktyki nie jest jeszcze za późno.
Czyli w ogóle nie mamy w zasadzie iść tam jeszcze na Dantooine już do Akademii. Tylko od razu trzeba cisnąć. Tutaj oczywiście jeszcze, jeśli ktoś ma ochotę, to można jeszcze sobie polecieć do naszego kupca, tego pamiętacie może, co był trochę atakowany przez Mandalorian, u niego na tej swojej małej takiej stacji Yavin. On teraz powinien też mieć jakieś nowe rzeczy dla nas do kupienia, jeśli ktoś jest zainteresowany i w zasadzie moglibyśmy sobie szybko śmignąć i sprawdzić, co on tam ma. Może coś tam się trafi, co by nas mogło zainteresować. 30 tysięcy w kieszeni. Coś tam jeszcze się opchnie i może coś tam kurde fajnego jeszcze da się kupić. Chociaż z tego co widzimy nie mamy absolutnie żadnych problemów tutaj, żeby sobie poradzić w walce z kimkolwiek. Ale tak z ciekawości można zerknąć, myślę. Dobra, zgarnijcie te miny. Nic im to nie zrobiło, na szczęście. Transport niedostępny, no dobra. Ciekawe. Ciekawe dlaczego. No przecież jest. W czym problem? Nie wiem czemu nie mogliśmy się po prostu teleportnąć. Dobra, zapisik. No i co my tu mamy? Korriban, Tatooine, Układ Gwiezdnej Kuźni. Okej, ale najpierw pójdziemy na Yavin, pozwólcie. Żeby zobaczyć, co on tam ma fajnego. Tak jak wspominałem, po odnalezieniu trzeciej i piątej części Gwiezdnej Mapy u niego pojawiają się nowe towary, więc chyba warto zerknąć. Co tam panie słychać? Co tam panie masz? Fajnego na sprzedaż. Mnie. Pokaż. Mam nadzieję, że same kurde sztosy. Mogę iść sam, ale wezmę obstawę tak w razie czego, bo tutaj się zdarzają te ataki. Mandalorian. Quick save. Otwieraj. No. Chiwi aita ka chong chi cha. Agi inko tune chuna muri ra. No właśnie widzisz. Tong ki pa nonku nek abog. Sukin syn, wiedziałem.
Kurde, się przeteleportowali, już chyba nie jesteś tu bezpieczny, przyjacielu. Idźcie stąd, albo zginiecie. Chyba już wam mówiłem, żebyście stąd spadali. Nie wiesz, z kim rozmawiać, już jestem Lord Revan. Okej. Skoro tak. Jest ich sporo, widzę, bo dużo prują do nas. Puścimy jakieś uzdrowionko szybko. Ach, ty pało. O, widzę, że to są, kurde, że to jest jakaś taka ciekawsza walka. W zasadzie wystarczyło włączyć te. Te wszystkie osłony, ale spoko. Trochę ich nie doceniłem. O nie, padł. To albo dam sam dam radę ich naklepać, albo wczytamy. Haha. No bo jest ich dużo i wszyscy prują w nas, no to nas ładnie załatwili, ale spoko, luz. Nie ma problemu. Skupimy się troszkę lepiej. Lecimy z tym shitem. Ready. You need. Yes. Wszyscy po kolei musimy ich naklepać. Może tak. Tu. Ten jeszcze nie wszedł dobrze. No w sumie dobrze. I ten też. Tu. Tu. Kurde, nawet mocni są. Nawet mocni są. Kurwa, mocni są. Ready. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, masakra. Nie wiem, czy tego gościa da się jakoś wskrzesić, chyba nie. Ready. Dobra, tego najgorszego chyba załatwiłem.
Oj, padł. To lipa on, to ten co na pewno nie da rady samemu. Dobra, wczytam. Okej, taka zabawa. Jakoś inaczej to musimy zrobić. Jakoś inaczej musimy to zrobić. Nie, to było dobre w sumie. A może najpierw tego największego skurwiela. Tych dwóch z mieczami. Użyjmy mocy jednak. Ten w ogóle się przeteleportował do tyłu, trochę nie o to chodziło. Ale dobra, zajmijmy ten też. Pole zastoju. I go pruj. Od razu mi się wyłączyła ta tarcza, to jest lipa. Może złą wybrałem. Dobra, zadziałała ta tarcza, pole zastoju. Bardzo dobrze. O, ty Wise jeszcze się leczy, kurde. Cyk. Cyk, cyk. Ty kogo bijesz, bo nie wiem. On tego drugiego bije. Teraz ma tu leczenie wymontowane, ale to nie ma potrzeby na to. Jeszcze raz pole zostaje i go bi. A ty... No możesz tu zawalczyć coś. No i zajebiste jest to pole zastoju. Jak widzimy. Dobra, ten nie żyje. Tutaj widzę, że przy tej walce musimy się bardziej skupić. Miło, miło. Dobra, pięknie, pięknie. Okej, tych leszczy mamy. Jeszcze ten jeszcze żyje. Ale już nie. I teraz... może byśmy tak... Ci powinni szybciej padać, bo mi się wydaje, że ci są słabsi. Okej. No! 700 za jednego, więc to będzie ci mocniej, nie? No nie wiem, coś tam kombinuj, stary, nie? Kimba no konik docza. Kurde, to już drugi raz, stary, nie żeby coś, ale wiesz, mamy tutaj parę gratów do sprzedania, pewnie wszystkie wciśniesz, nie? Albo coś.
Pancerz ochronny Bastion, lekki egzoszkielet, baragwińska zbroja cienia, ciężki egzoszkielet. Wszystko słabsze od tego, co ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi przynajmniej o premię do obrony, nie? Jakaś opłańcza mocy, ale kurde, weź to czytaj teraz całe. Serce obrońcy. A to kryształ. Zaawansowana biomaska. Ograniczenia woli i trucizna. Wszystkie rzuty obronne plus jeden. To są kryształy, albo 20 tysięcy. Przedmioty do sprzedania najpierw. Ceremonialne ostrzebaki też poszło, no bo jak? Podwójny zostaje, bo to jest chyba pastili. Tu mamy tych kryształów w sumie sporo. Tak, nawet ty po 250, więcej niż 250 chcę sprzedać. Granaty zostają wszystkie. Maska sitów. W sumie znaleźć zostawię. Maskę Tulaka Horda, skradanie się. To nie jest wyłącznie dla ciemnej strony. Te wszystkie osłony zostaje. Cyfra notesy, tam to nawet nie będzie brał tego. Stymulanty w razie czego zostawię, miny też, bo nie wiem co nas czeka jeszcze. Wszystkie rzeczy do robota mogę sprzedać w zasadzie. Bo nie będę używał. Dzięki temu kupię sobie chyba te dwa kryształy, co tam on ma za 20 koła. Zaaplikuję do mojego miecza. Łącznie będą 45 tysięcy kosztować. Jeszcze mi 30 zostaje, siemano. I tak, czyli sprzedaliśmy wszystkie graty niepotrzebne. Kupiłem sobie dwa kryształy, żeby było śmiesznie. Zaraz je sobie zaaplikujemy w nasz miecz. Jeszcze pozbieram w sumie po tych leszczach rzeczy. I co, ruszamy w takim razie na Starforge, moi drodzy. Czyżby finał zbliżał się? Czyżbyśmy musieli coraz więcej taktyki używać w naszych walkach, żeby nie wczytywać co chwilę? Może tak być. Także do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, udostępniajcie, rozpowszechniajcie, wspierajcie.
i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnych odcinkach z Gwiezdnych Wojen, oczywiście. Dzięki wielkie i na razie.